serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach trasy prezydenckiej Mencen 2025. Witam wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej oraz okolicznych miejscowości. Witam wyborców, sympatyków, posłów, radnych, działaczy, a w szczególności działaczy Konfederacji i partii składowych. Ja nazywam się Bartosz Bodyczak, jestem szefem sztabu kampanii prezydenckiej Konfederacji i będę miał ogromny zaszczyt poprowadzić dzisiejsze wydarzenie. Kochani, dziękuję, że przyszliście, by spotkać się z naszymi liderami, ale przede wszystkim, by spotkać się z naszym kandydatem, a wierzę, że przyszłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomirem Mentzenem. Wczoraj gościliśmy w Puławach i w Łukowie, a teraz z ogromną radością kontynuujemy naszą trasę i objazd województwa lubelskiego. Na mapie miast, które odwiedzamy, nie mogło zabraknąć właśnie Białej Podlaskiej. Na tych spotkaniach, moi drodzy, chcemy przekonać was, że silna, bogata Polska to nie tylko hasło wyborcze, ale to realna wizja przyszłości naszego kraju. Moi drodzy, w czerwcu świętowaliśmy wielki sukces Konfederacji. Ponad 12% w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 6 europosłów, trzeci wynik, niewątpliwie największy sukces Konfederacji w historii. Jestem bardzo dumny, że mogłem prowadzić tamtą kampanię, tym bardziej jestem dumny, że mogę dzisiaj stać tutaj przed wami. Ten sukces nie sprawił, że spoczęliśmy na laurach. Tak wysoki wynik zmotywował nas do jeszcze cięższej pracy. Wiemy, że bez tego wysiłku i bez waszej pomocy nie uda nam się zmienić Polski. Moi drodzy, Donald Tusk i jego koalicja rządzą już prawie rok. Obiecywali Polakom wielkie zmiany. Obiecywali koniec z kolesiostwem w spółkach Skarbu Państwa, obniżkę podatków i inne. Przychodzicie w tak licznej grupie, tak jakby był szczyt kampanii, na spotkanie z nami, oznacza, że jesteście jednym z ostatnich bastionów normalności. Jednym z ostatnich bastionów normalności w świecie, który idzie w bardzo złą stronę. Bo powiedzmy sobie jasno, że żyjemy w czasach dyktatury zagranicznych korporacji. W czasach dyktatury zagranicznych korporacji. Dlatego żyjemy w czasach, w których depcze się wolność słowa, depcze się wolność osobistą, bo wolność to jest wróg każdej takiej dyktatury. Żyjemy w czasach dyktatury korporacji, dlatego żyjemy w świecie niewyobrażalnej, absolutnie niewyobrażalnej biurokracji. My sobie to nie do końca zdajemy z tego sprawę, bo zostaliśmy do tego przyzwyczajeni. To było krok po kroku robione, ale za PRL-u ludzie jakby usłyszeli, ile mamy przepisów, jak skomplikowanych, to by się złapali za głowę. To, jaką my mamy skomplikowaną biurokrację, nikt z nas nie wie. Nikt z nas tego nie wie. Ja tego nie wiem i państwo tego nie wiecie. Możemy się domyślać. Ja się domyślam i za każdym razem łapię się za głowę, bo myślałem, że jestem radykalnym antybiurokratą, ale jak rozmawiam z jakimś przedsiębiorcą w jednej drobnej branży, jak on mi opowiada, jak w tej branży, jakie są problemy, co on musiał tu zrobić, żeby otworzyć gabinet dentystyczny, ten, żeby sprzedać paszę dla świń, prawda, ten, żeby jakieś, nie wiem, sprzedawać kawę, prawda, no bo tam cappuccino to nie kawa, tylko napój mleczny, inne wady, jakieś takie różne rzeczy, tak? Jak się dowiaduje, albo mamy szwagra geodetę, jak on mówi, ile w geodezji jest absurdów i tego wszystkiego, to dowiaduje się z tego tylko tyle, że nie jesteśmy w stanie pojąć, w jakiej niesamowitej biurokracji żyjemy. Pieniędzmi nad waszym życiem, waszymi wydatkami, decyzjami życiowymi. Zresztą pamiętacie państwo, jak w czasie stanu pandemii były protesty transportowców kanadyjskich, no to bardzo szybko się ich doprowadziło do porządku, bo zablokowano im konta, prawda? Zablokowano im konta. Chodzi o to, żebyśmy w razie czego nie mogli uciec w używanie gotówki. Żyjemy więc w czasach, no, jest takie przekleństwo chińskie, obyś żył w ciekawych czasach, no więc właśnie żyjemy ciekawych czasach. Krótko mówiąc, można je nazwać czasami dyktatury nowoczesnej komuny. Żyjemy w czasach nowoczesnej komuny. Zmieniło się tylko to od starej komuny, że kiedyś były komunistyczne zakłady pracy, a teraz mamy właśnie wielkie korporacje i musimy pracować w nich jak te korposztury. Zmieniło się też to, że kiedyś mówiło się, jestem komunistą, prawda? A teraz to jest niemodne, więc mówi się, jestem uśmiechnięty, prawda? Nie mamy komunistycznej koalicji oficjalnie, choć faktycznie tak, tylko mamy uśmiechniętą koalicję. Ale szanowni państwo,
czuję z wami tutaj połączenie duchowe, więc myślę, że przyznacie mi rację, że my sobie nie damy zohydzić uśmiechu. Nie damy sobie odebrać wolności, nie damy sobie odebrać własności, nie damy sobie odebrać normalności i nie damy sobie odebrać radości życia. Mam rację? No właśnie. No więc zapytam, bo tu Grzegorz Płaczek zapytał przed chwilą, odpowiadaliście nie, prawda? I wszyscy powiedzą później, że to przyszli ci, co są tacy na nie, wszystko negują. Więc ja zapytam trochę inaczej. Czy w czasach totalnego, tego wszechobecnego totalizmu chcecie przywrócenia wolności słowa i wolności osobistej? Tak. No właśnie. Czy w czasach tej horrendalnej biurokracji, wysokich podatków chcecie przywrócenia własności i wolności gospodarczej? Tak. Czy w czasie prania mózgów naszym dzieciom w szkołach i w mediach chcecie przywrócenia normalności? Tak. No właśnie. Wy tego chcecie, ja tego chcę i uwaga, chcę tego Sławomir Mentzen, ale są ludzie, którzy mówią, no my też tego chcemy, w zasadzie macie rację, świat stoi na głowie, prawda? Mój dziadek mówił, że to nie świat stoi na głowie, tylko ludzie stanęli na głowie, świat stoi jak stał. No ale w każdym razie ktoś tam stoi na głowie, no ale tego się nie da naprawić. Nie dacie rady, wróg jest za silny, za dużo interesów. Ale Albert Einstein mówił, że zawsze jest tak, że wszyscy mówią, że czegoś nie da się zrobić, wtedy przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. Więc ja wam zdradzę tajemnicę, bo ja znam Sławka Mentzena już wiele lat. On ma ogromną wiedzę, ale tajemnica, nikomu nie mówcie, tego akurat, że tego nie da się zrobić, nie wie. On tego nie wie i on to zrobi. Mentzen 2025. Dziękuję bardzo. Sławomir Mentzen. Dzień dobry, Biała Podlaska. Przyznaję, że jak tutaj jechałem, przyznaję się pierwszy raz w życiu, nie spodziewałem się, że ktoś przyjdzie na spotkanie, ponieważ jak sami widzicie, pogoda jest nieszczególna. Deszcz trochę kapie, jest też niezbyt ciepło, dlatego tym bardziej jestem pod wrażeniem, że tyle osób tutaj jest z nami. Jest to tym bardziej nietypowe, bo współcześnie mało kto zajmuje się sprawami publicznymi, mało kto, mało kogo interesują losy Polski. Ludzie patrzą się w ten telefon, skrolują go, oglądają telewizję, a wy jesteście zainteresowani sprawami publicznymi, jesteście zainteresowani losami naszego kraju. Co więcej, jesteście na tyle tym zainteresowani, że zamiast teraz szukać jakiegoś miejsca, gdzie się nie moknie, to stoicie tutaj w deszczu, zaraz zaczniecie marznąć i chcecie słuchać o polityce. To jest naprawdę wybitnie nietypowe, bardzo wam za to dziękuję i to bardzo dobrze wróży naszej przyszłości, że tyle osób jest zainteresowanych losami naszego kraju. Bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście pomimo tej naprawdę niesprzyjającej pogody. Polacy, jak mało który naród na całym świecie, dobrze rozumie taką ciężką prawdę, że dobrobyt, a następnie duma, siła, bezpieczeństwo narodów, to się bierze z pracy, z oszczędności i z przedsiębiorczości, a nie z zasiłków, z długu, czy też z drukowania pieniędzy. Od 90 roku, od kiedy wyrwaliśmy się z PRL-u, polska gospodarka urosła 10-krotnie. To jest, proszę państwa, sukces na skalę globalną nawet, a nie europejską. Pojedyncze państwa na całym świecie w tym czasie tak się mocno rozwinęły. Jednocześnie mamy coraz lepszą infrastrukturę, mamy coraz niższe bezrobocie, mamy cały czas bardzo niski poziom przestępczości na naszych ulicach. Pod tym względem jesteśmy zdecydowanie przed wszystkimi państwami Europy Zachodniej. U nas jest cały czas bezpiecznie, a u nich już niestety nie. To jest oczywiście zasługa Polaków, nie naszych polityków, bo za co się oni brali, to zepsuli. Mamy obecnie olbrzymi kryzys, chociażby w naszym sądownictwie. Mamy zupełnie dwie niezależne od siebie prokuratury, których jedna drugiej nie uznaje. Nie wiadomo, kto jest prokuratorem krajowym. Nie wiadomo, kto jest sędzią. Nie wiadomo, kto jest sądem najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym. Jest taki bałagan, że ciężko sobie wyobrazić większy. To jest zasługa naszych polityków. Mamy rozkładający się system ochrony zdrowia, symbolizowany przez ten kij do walenia w szybę przychodni, żeby dostać skierowanie do lekarza specjalisty za 2 lata. Mamy sytuację, w której kolejne szpitale w Polsce mówią, że nie płacą lekarzom i nie będą wykonywały zabiegów planowych, bo im NFZ nie płaci pieniędzy. Co to jest za państwo, które nie płaci szpitalom za zapewnianie opieki zdrowotnej dla Polaków, którzy płacą te składki zdrowotne? To jest coś całkowicie nie do pomyślenia. Mamy coraz gorszą biurokrację. Polscy drobni przedsiębiorcy muszą wypełniać kolejne raporty, analizy, muszą przestrzegać kolejnego prawa, które jest cały czas produkowane.
Tak jak mówił Konrad Berkowicz, te wielkie firmy, międzynarodowe korporacje radzą sobie świetnie, mają tabunę prawników i nie mają problemu z tym, żeby za to zapłacić. A polski drobny biznes jest dociskany składkami, podatkami, regulacjami, wymaganiami. Do tego doprowadzili politycy, bo tak wygląda niestety nasze państwo. Ale jeżeli za coś się nie biorą politycy, tylko Polacy, to zaczyna to działać dobrze. Chociażby jak w przypadku tej powodzi, kiedy Polacy się ofiarnie rzucili, żeby pomagać ludziom zalewanym przez wielką wodę. Polacy radzą sobie świetnie, polscy politycy gorzej. Dzięki temu, że tyle nam się udało osiągnąć, bo te 30 kilka lat to był mimo wszystko wielki sukces, młodzi Polacy nie mają obecnie na szczęście żadnych kompleksów względem Zachodu. To nie są już te czasy, kiedy jak tacy ubodzy sąsiedzi patrzymy z zazdrością na kraje Zachodu, mając nadzieję, że one być może, że kiedyś być może u nas będzie tak jak u nich. To już się skończyło. My widzimy, że pod wieloma względami to u nas tutaj jest lepiej niż u nich. I coraz więcej ludzi na Zachodzie na nas patrzy z zazdrością, że chcieliby, żeby u nich było tak czysto i bezpiecznie, jak widzą, że jest teraz w Polsce. Więc jest dobrze. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby się teraz zatrzymać. Nie ma żadnego powodu, żeby uznać, że jest już na tyle dobrze, że nie chcemy więcej. Wielką nadzieją dla Polski, naszą wielką radością jest to, że zwłaszcza wśród młodych ludzi jest cały czas mnóstwo osób, które są dalej głodne sukcesu, którym dalej się chce, którzy chcą pracować, rozwijać się, zakładać firmy, robić kariery, podbijać świat. Taka postawa również jest coraz rzadsza na Zachodzie. My tutaj mamy przekonanie, że jeżeli będziemy się starać, jeżeli będziemy ciężko pracować, to za 5-10 lat będzie nam się żyło lepiej niż obecnie. Naszym dzieciom będzie się żyło lepiej niż nam. A na Zachodzie mają tylko nadzieję, żeby nie było gorzej niż jest teraz. Bo już od lat się przyzwyczaili, że z każdym rokiem jest niestety u nich coraz gorzej. Dlatego nie musimy się zatrzymywać, możemy iść jeszcze dalej, tak żeby zbudować tą dumną, silną, bogatą i bezpieczną Polskę nie tylko dla nas, ale i dla naszych dzieci i wnuków. Natomiast to nie jest zupełnie oczywiste, że to się uda. Bo niestety nad nami gromadzą się ciemne chmury, tak jak dzisiaj tutaj nad nami. Pojawiają się zagrożenia, którym będziemy musieli stawić czoło. Pojawiają się wyzwania, z którymi będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Pierwszym takim wyzwaniem, olbrzymim zagrożeniem, czego Państwo na pewno jesteście świadomi, jest konflikt za naszą wschodnią granicą. Wojna Rosji z Ukrainą. Premier Donald Tusk mówił niedawno, że według niego żyjemy w czasach przedwojennych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, najbliższy współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, mówił, że mamy być może tylko 3 lata na przygotowanie się do ewentualnej konfrontacji. Gdy się słyszy takie rzeczy, to można uznać, że sprawa jest poważna, że chyba trzeba się zacząć przygotowywać. Chyba trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby nasze siły zbrojne były na tyle silne, żeby nikomu nie przyszło do głowy nas zaczepiać w jakikolwiek sposób. Tak by się wydawało. I wiedziony taką ciekawością, czy rzeczywiście my się do tego przygotowujemy, bo oczywiście my nie chcemy żadnej wojny, my nie chcemy iść na żadną wojnę, ale to już starożytni mówili, że jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Więc byłem ciekaw, czy my rzeczywiście chcemy pokoju, czy na tyle się szykujemy, żeby nikt nas nie zaatakował. I parę tygodni temu poszedłem do Kancelarii Tajnej Najwyższej Izby Kontroli i przeczytałem taki raport sprzed 2 lat, z 22 roku, zatytułowany Zdolności mobilizacyjne i bojowe Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Raport jest niestety tajny. Nic nie mogę powiedzieć, co się w nim znajduje. Nie mogę zasugerować nawet, co się w nim znajduje, chociaż bardzo bym chciał. Natomiast mogę Państwu powiedzieć rzecz całkowicie szokującą. Ten raport powstał 2 lata temu. Przez te 2 lata toczyła się wojna zaraz za naszą wschodnią granicą. Tu na Lwów spadały rakiety i bomby. W tym czasie polski Sejm nie był zainteresowany tym raportem. Nawet Komisja Obrony Narodowej, której posłowie nie mają nic lepszego do roboty, nie powinni mieć, niż zajmowanie się naszą obroną narodową, nie byli nim zainteresowani, nie przeczytali go, nie obradowali na jego temat. Polscy najważniejsi politycy, ludzie, którzy stanowią prawo, wiedzę na temat kondycji polskich sił zbrojnych czerpią z telewizji, ze swojej własnej propagandy, zamiast z analiz i raportów, do których mają dostęp, tylko szkoda im czasu, żeby się nimi zainteresować, bo na pewno mają dużo ważniejszych rzeczy w tym czasie do roboty. A jak wygląda rzeczywistość? Nie mogę mówić na podstawie tajnych danych, to powiem na podstawie danych publicznie dostępnych, bo tylko takich mogę używać. Mamy najmniej czołgów od lat 40. XX wieku, kiedy nawet nie było państwa polskiego. Te czołgi, które mieliśmy, poszły na wschód, nowe jeszcze nie przyszły i parę lat nie przyjdą. Mamy bardzo mało ciężkiego sprzętu. Mamy bardzo mało, w zasadzie prawie nic, amunicji. Polska produkuje rocznie
30 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Rosjanie zużywają 10 tysięcy sztuk dziennie. Nasza roczna produkcja starcza na 3 dni wojny. To pytanie, na ile dni wojny jest przygotowane nasze wojsko? Jaki to jest plan? Że jak nas zaatakują, będziemy do nich strzelać 3 dni, a potem powiemy, panie Putin, prosimy o przerwę. Czas dla naszej drużyny, bo musimy się zaopatrzyć w amunicję nie wiadomo skąd. Taki mamy pomysł? Bo ja innego nie widzę. Rocznie produkujemy amunicji na 3 dni walki. Uświadomcie sobie państwo grozę sytuacji. Mamy problemy z podstawowym sprzętem. Szymon Hołownia mówi, że polski żołnierz będzie wdeptywał Putina w ziemię, a polski żołnierz się skarży, że butów nie ma do tego wdeptywania. Nie ma też mundurów, śpiworów ani namiotów. Oglądamy zdjęcia z tej granicy nad Białorusią, gdzie polscy żołnierze w tych lasach, pilnując granicy, mieszkają w jakichś chatkach skleconych ze śmieci, bo im wojsko nawet namiotów nie dostarczyło, bo nie pomyśleli, że się tym żołnierzom przyda do spania w lesie jakiś namiot. Mamy olbrzymie problemy z rezerwistami. Średni wiek polskiego rezerwisty, który może być zmobilizowany na czas wojny, to jest 50 lat. Wyobrażacie sobie państwo selekcjonera drużyny piłkarskiej, reprezentacji Polski w piłkę nożną, który na Euro 2000 ileś tam, na Mistrzostwa Europy, wyśle drużynę złożoną z 50-55-latków, żeby tam grali w piłkę z 20-latkami z innych drużyn? No przecież to byłby samota. Taki selekcjoner by od razu robotę stracił. Nikt by mu nie pozwolił zrobić czegoś takiego. A tak wyglądają plany Wojska Polskiego, żeby do boju posłać 50-50-latków, niech się ganiają po lasach z 20-letnimi Rosjanami. Jeszcze bez ciężkiego sprzętu i bez amunicji. Tak niestety wygląda rzeczywistość na podstawie danych publicznie dostępnych. Nie mamy ciężkiego sprzętu, nie mamy lekkiego sprzętu, nie mamy amunicji, nie mamy żołnierzy. Rosjan mamy rzucać kamieniami, jak Ewa kopać dinozaury. Tak w tym momencie zdaje się wyglądać najbardziej prawdopodobny scenariusz tego konfliktu. To nie jest, proszę państwa, poważne. Czas na poważne państwo. Żadne poważne państwo nie pozwoliłoby sobie na taką sytuację, a nasi politycy niestety do tego doprowadzili. Nie mieli czasu na zajęcie się najważniejszymi rzeczami, zajmowali się głupotami, tematami zastępczymi, bobrami, alkotupkami, jakimiś głupotami, załatwianiem roboty swoim kolesiom. Ile to było gadania, ile to PiS kradnie pieniędzy, że wszędzie te tłuste koty siedzą na państwowych posadach, że sobie PiSowcy paśniki porobili ze spółek Skarbu Państwa. Miało być inaczej. W 100 konkretach Donalda Tuska było napisane, że skończyło się upartyjnianie spółek państwowych, że będą je odpolityczniać, zatrudniać fachowców, a nie ludzi z nadania partyjnego. To samo wpisali do umowy koalicyjnej. I co zrobili? No wszędzie zatrudniają swoich kolesi. Parę dni temu dziennikarze podali, że totalizator sportowy pozatrudniał jako dyrektorów regionalnych polityków Platformy, Lewicy, PSL-u. Każdy po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie zarabia. Na każde województwo jeden kolega, polityka tego czy tamtego. Co to jest za zmiana? Na to mają czas, żeby obsadzić swoimi kolegami spółki Skarbu Państwa. A na rzeczy najważniejsze nie mają czasu. Robert Kropiwnicki, ten polityk Platformy, który odpowiada za nadzór za spółkami, poseł Platformy z Legnicy. Wiecie, co pierwsze zrobił? W KGHM-ie dał awans żonie prezydenta Legnicy, też z Platformy. Oraz matce wiceprezydenta z Legnicy. Tak wygląda uwłaszczanie się Platform na spółkach Skarbu Państwa. Albo Grzegorz Wielowicki, jeden z najchłonniejszych sponsorów Platformy Obywatelskiej. Mnóstwo pieniędzy w czasie ostatniej kampanii wpłacił na Platformę Obywatelską i nagle jego syn 23-letni został doradcą premiera Donalda Tuska. Przypadek. I jeszcze większy przypadek, że spółka Wielowickiego dostała dopiero co 56 milionów złotych z PFR-u. Najwyższa dotacja w historii PFR-u. Znowu pewnie przypadek, nie? Takie przypadki się zdarzają za obecną władzą. Na to mają czas. Na to im starczy energii, a nie starczy im energii do zajęcia się rzeczami naprawdę ważnymi. Takimi chociażby jak to, co się dzieje z Unią Europejską, która zmienia się w takie wielkie superpaństwo. Chcą nam zabrać prawo weta. Chcą przejąć kolejne kompetencje, które obecnie jeszcze mamy tutaj w kraju. Jak się polscy politycy na to zgodzą, a być może się zgodzą, bo już nieraz się na takie rzeczy zgadzali, to w zasadzie stracimy jakikolwiek wpływ na losy swojego państwa. A po co Unii Europejskiej ta władza? No po to, żeby nam jeszcze bardziej docisnąć śrubę z polityką migracyjną i z polityką klimatyczną. Zachodni politycy nawet tego nie ukrywają. Oni mówią u siebie w telewizji, że chcą zmienić traktaty, zabrać tym państwom z Europy Środkowej prawo weta, żeby wreszcie polityka migracyjna czy klimatyczna wyglądała tak, jak oni by chcieli. Bo chcą z tym iść jeszcze dalej niż obecnie. A już teraz jest źle. Przez politykę klimatyczną upadają kolejne zakłady przemysłowe. Dopiero co dzisiaj byłem
pławach, grupie Azoty, rozmawiając z prezesem zarządu, który mówił, jak wygląda rzeczywistość. Nie są w stanie konkurować z producentami nawozów spoza Polski, spoza Europy. Mamy dużo droższą energię, dużo droższe ceny gazu. Nie da się konkurować. Parę tysięcy ludzi prędzej czy później straci tam władzę, pracę. Miejsca pracy dla inżynierów, dobrze, płatne miejsca pracy w przemyśle idą prosto do Azji, a w zamian tego ściągamy inżynierów z Afryki. To nie jest dobra zamiana, to nie jest dobry kierunek zmian. Parę dni temu kanclerz Niemiec Olaf Scholz podpisał umowę z rządem Kenii na to, że Kenia wyśle do Niemiec 250 tysięcy inżynierów. Wiecie Państwo, ile to jest ludzi? 250 tysięcy? Zacząłem się zastanawiać, czy w Kenii mają w ogóle tyle inżynierów. Uruchomiłem Google'a, czy tam mają 40 tysięcy inżynierów. To skąd dobiorą dodatkowe 210 tysięcy? Co to będą za inżynierowie? Czy oni będą zwiększać poziom niemieckiej produkcji przemysłowej, czy poziom przestępczości na ulicach? Co to będą za ludzie, których Scholz ściąga do Niemiec? Czy tacy sami, jak ściągała wcześniej Angela Merkel? Ludzie, których Angela Merkel ściągnęła do Europy, do Niemiec, ci tak zwani uchodźcy, stanowią teraz 2,5% społeczeństwa niemieckiego. Niby niewiele, ale odpowiadają za 15% przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Za 13% przestępstw seksualnych. Jest ich zaledwie 2,5%. W Niemczech tylko w zeszłym roku było ponad 700 gwałtów zbiorowych. W Szwecji 150 zamachów bombowych w jeden rok. W malutkiej Szwecji tam parę milionów ludzi tylko mieszka. A w Holandii, gdzie jest dwa razy mniej ludzi niż w Polsce, było 600 zamachów bombowych. To tak, jakby było 4 zamachy dziennie bombowe w Polsce. Oglądacie Państwo telewizję, czytacie gazety, otwieracie internet. Czy w Polsce wybuchają na ulicach 4 bomby dziennie? Bo taka jest rzeczywistość na ulicach Holandii. Bo doprowadzili do masowej imigracji. Z Azji, z Afryki zwiększyli sobie przestępczość. Potworzyli sobie te getta, do których policja nawet nie ma wstępu, gdzie nie wiadomo w ogóle, co się dzieje. Nie chcemy czegoś takiego w Polsce. Nie należy do tego dopuścić. Trzeba zatrzymać tą szaloną europejską politykę migracyjną. Te masowe migracje z Europy, z Afryki czy z Azji. Trzeba uszczelnić naszą granicę z Białorusią. Tam też się pojawiają szturmy uzbrojonych ludzi z Kaukazu, z Afryki, którzy szturmują polską granicę, atakują polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej. Premier Donald Tusk mówi, że to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego bezpiecznego miejsca na ziemi. Tylko dlaczego go szukają po trupach polskich żołnierzy? Przecież do nich trzeba strzelać. Jak ktoś z bronią w ręku forsuje polską granicę i atakuje polskiego żołnierza, to polskie wojsko powinno do nich strzelać. Przestaną nas atakować. Musimy dać sobie sprawę, że szczelne, bezpieczne granice to są potem bezpieczne ulice. W ten sposób to działa. Jak doprowadzimy do tego, że każdy będzie przechodził przez naszą granicę, to będziemy mieli na naszych ulicach to, co obecnie się dzieje w Europie Zachodniej. I mam nadzieję, że Państwo również nie chcecie, żeby tak to u nas wyglądało, jak tam teraz wygląda. Polityka klimatyczna, migracje, to są dokonania obecnej Europy Zachodniej. I ci ludzie, którzy zarządzają Unią Europejską, mają teraz czelność mówić nam, że oni chcą jeszcze więcej władzy dla siebie, żeby jeszcze bardziej nam mówić, jak my mamy się rządzić w Polsce. Jakie oni mają prawo do pouczania nas? Ja nie mam dobrego zdania o polskich politykach, ale oni mają jeszcze gorszych polityków. Od 2008 roku gospodarka Francji stoi w miejscu, a nawet trochę się skurczyła. Włosi są 9% biedniejsi. Zbiednieli o 9% przez 15 lat. W ogóle nie poszli do przodu. Żyje się im gorzej niż wtedy żyło. Hiszpanie są o 7% biedniejsi. Grecy o 28% biedniejsi. A Polacy? Nasza gospodarka urosła o 64%. To kto kogo powinien pouczać? Kto komu powinien mówić, jak się zarządza gospodarką? Kto komu powinien mówić, co się robi z polityką migracyjną, żeby mieć bezpieczne ulice? Oni nam, czy my im? No jasne jest, że my im, bo u nas jest lepiej niż u nich. U nas jest coraz lepiej, a u nich jest coraz gorzej. To oni się powinni słuchać nas, a nie my ich. I to prędzej my powinniśmy mówić Europie Zachodniej, jak ma się rządzić, a nie oni nam. Nie można pozwolić do tego, żeby ci ludzie, którzy doprowadzili do tego, jak teraz wyglądają państwa na Zachodzie, żeby nam się wtryniali w nasze polskie sprawy. Żeby nam mówili, jak sami mamy żyć w Polsce, bo nie mają do tego absolutnie żadnych kompetencji. Stoimy, proszę Państwa, przed poważnymi wyzwaniami, przed ryzykiem konfliktu zbrojnego, przed ryzykiem utraty niepodległości na rzecz Unii Europejskiej, na rzecz tych brukselskich urzędników i niemieckich polityków z Berlina. Stoimy przed ryzykiem tej masowej imigracji. Jest wiele potężnych wyzwań, wiele zagrożeń, ale przekonany jestem, że możemy sobie z nimi poradzić.
że musimy sobie z nim poradzić, to jest nasz po prostu obowiązek. No my, proszę Państwa, wszyscy, jak tu stoimy na tym placu, ale też całe nasze pokolenie, my na tym świecie jesteśmy tylko na chwilę. Niedawno nas nie było, za parę lat już przeminiemy, też nas nie będzie, no ale my uczestniczymy w takiej wielkiej sztafecie pokoleń. Nasi przodkowie od 1000 lat budowali to państwo, tworzyli nasz naród. Pracowali ciężko, budowali gospodarkę, zakładali rodziny, przekazywali dzieciom swoją kulturę, język, tradycje. Walczyli o polską niepodległość, o granice, o swoją wolność, często oddając za to życie. I my teraz po tym 1000 lat zmagań, po tych wielkich sukcesach, ale i też wielkich porażkach, potem jak nasi dziadkowie stawili czoła najpierw niemieckiemu, a potem sowieckiemu totalitaryzmowi, mamy być tym pokoleniem, które zdejmie polską flagę i powie, że już nie ma siły ani ochoty tego dłużej dalej ciągnąć, że się poddaje, bo już nam się nie chce, bo nie mamy wiary w to, że jesteśmy w stanie dalej utrzymać się podległe państwo polskie, że mamy zupełnie bez żadnego protestu oddać brukselskim urzędnikom, niemieckim politykom naszą suwerenność, mamy się dać topić to super państwo europejskie, mamy być tym pokoleniem, które tu się da zastąpić przez imigrantów z całego świata, które nie pomyśli o tym, że warto przygotować się na ewentualny konflikt z Rosją, że warto bronić swojej własnej ojczyzny. Nie, proszę Państwa, nie mamy do tego prawa. Nie chcemy zapisać się w przyszłych podręcznikach historii jako to pokolenie, które zakończyło projekt 1000-letniego niepodległego państwa polskiego. Nie mamy do tego prawa. Otrzymaliśmy to w depozycie od naszych przodków i mamy obowiązek przekazać naszym dzieciom. Nie możemy dać się wtopić w wielkie europejskie superpaństwo. Nie możemy dać się zastąpić przez imigrantów z całego świata, dla których Polska nie jest żadnym specjalnym miejscem na ziemi, których nic nie łączy z Polską. Nie możemy wreszcie nie pomyśleć o tym, że trzeba się przygotować do ewentualnego konfliktu, a jak on już wybuchnie, to nie możemy myśleć tylko, gdzie należy uciec, zamiast bronić swojego własnego państwa. Nie możemy do tego wszystkiego dopuścić. Przekonany jestem, że Polacy chcą, mogą, potrafią, że damy radę powstrzymać te wszystkie zagrożenia, damy radę sprostać tym wyzwaniom, a następnie jesteśmy w stanie zbudować tą silną, dumną, bogatą i bezpieczną Polskę. Powiem więcej, jestem przekonany, że wiem, jak do tego wszystkiego doprowadzić. I właśnie dlatego podjąłem decyzję o starcie w tych wyborach w 2025 roku. Gdy mówię, że będę kandydował, słyszę, że to jest zły pomysł, ponieważ nie jestem prezydencki. Wiecie co Państwo? To jest prawda, ja naprawdę nie jestem prezydencki. Polacy przyzwyczaili się, że prezydent to jest taki ktoś, kto nic nie może, kto pełni wyłącznie rolę reprezentacyjną, wręcza jakieś ordery, wydaje przyjęcia, wygłasza przemówienia, nie miesza się za bardzo do bieżącej polityki, wykonuje polecenia prezesa swojej partii. Mieliśmy takiego prezydenckiego Bronisława Komorowskiego, obecnie mamy prezydenckiego Andrzeja Dudę, o mały włos nie dostaliśmy bardzo prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego, tylko pytanie jest takie, co nam dała ta ich prezydenckość? Czy naprawdę prezydent nie powinien wziąć na siebie odpowiedzialności za losy kraju? Czy nie powinien wykorzystywać swoich kompetencji? Obecnie polscy prezydenci wetują poniżej 1% ustaw. Ja jestem parę miesięcy już w Sejmie, prawie rok, i to nie jest tak, że 99% prawa, które wychodzi z polskiego Sejmu, to jest dobre prawo. To jest prawo, które służy Polsce i Polakom. Nie, ale prezydenci wetują poniżej 1% ustaw. Wiecie Państwo, że żaden z poprzednich prezydentów, ani świętej pamięci Lech Kaczyński, ani Bronisław Komorowski, ani Andrzej Duda nie zawetowali żadnej ustawy podatkowej, niezależnie od tego, jak ta propozycja podatkowa była nieprzyjemna, była szkodliwa, zagmatwana, skomplikowana, agresywna, szkodząca polskim podatnikom, polskim przedsiębiorcom. Polski podatnik ani razu nie znalazł swojego obrońcy w postaci polskiego prezydenta. Aleksander Kwaśniewski to wetował ustawy podatkowe, ale tylko te, które obniżały podatki, bo to mu się nie podobało. Polscy podatnicy nigdy nie byli chronieni przez polskich prezydentów. I to należy zmienić. Polski prezydent powinien się uprzeć i nie pozwolić na dalsze komplikowanie oraz podwyższanie podatków. Jeżeli mu się uda zostać tym prezydentem, to będzie aktywna i niezależna prezydentura. Aktywna, najaktywniejsza pod względem liczby złożonych, ale i zawetowanych ustaw. Nie pozwolę na jakąkolwiek podwyżkę podatków, na jakąkolwiek komplikację podatków. Uprę się, zawetuję i niezależnie od tego, kto mi będzie mówił, że mam się na to zgodzić, to się po prostu na to nie zgodzę. Z
Słyszę też zarzuty, że jestem zbyt uparty, za mało dyplomatyczny. Nie uśmiecham się promiennie, nie dopasowuję się do ludzi, nie dostosowuję się do jakichś okoliczności czy zwyczajów. I to też jest prawda. Tylko naszym problemem jest to, że my się w kółko do kogoś dopasowujemy. Polscy politycy, jak jeżdżą na jakieś zagraniczne spotkania, spotykają się z politykami z zagranicy, chodzą tak cichutko na paluszkach, żeby broń Boże nie urazić czyichś zagranicznych uczuć. Żeby broń Boże nie stanąć twardo w obronie polskiego interesu. I potem to...